No i a propos tych przygotowań, to przed tobą chyba szczególna majówka, prawda? Która gdzieś tam ma być też w tych klimatach eurowizyjnych, ale z naszą legendarną reprezentantką, czyli Edytą Górniak. Tak, Edyta zaprosiła mnie na takie krótkie warsztaty. Co prawda tutaj muszę od razu trochę sprostować, to nie jadę do niej do domu, bo Edyta też ceni swoją prywatność. Ona mnie zaprosiła na jakieś krótkie spotkanie, na jakąś herbatę, ale przede wszystkim mamy znaleźć sobie już takie miejsce. Tam poprosiłem przyjaciół górali, żeby nam pomogli znaleźć jedno takie miejsce ze sprzętem, żebyśmy mogli popracować. Trochę popracować, trochę się przestawić. Myślę, że ona ma duże takie rady, jeśli chodzi o to, jak z emocjami sobie radzić podczas tej Eurowizji. I wokalnie, a z drugiej strony też emocjonalnie trochę, myślę, że ona też wyczuła, że mi potrzebna jest taka trochę odskocznia, żebym się tak, wiesz, wyluzował i pojechał w inny klimat, nie myślał o tym, chociaż na te 3 dni. A potem wracasz już z inną energią do tego wszystkiego.